W drugim odcinku piłkarskiego studia moim gościem był Piotr Kurbiel, wypożyczony z Lecha Poznań. Porozmawialiśmy trochę o jego odejściu z Lecha, o tym, co go czeka w Pogoni, a także zahaczyliśmy o reprezentację Polski. Więcej? Mój gość. Ale bardziej też patrzę na Karima Benzemę, czy Zlatana Ibrahimowicza, szczególnie Karoli Nety. Patrzę na niego, że kurczę, fajnie, nie? Żeby być takim profesjonalistą, i jak trenowałem jeszcze z Kasperem Hamalainenem, to też jak się poruszał po boisku, to było niesamowite. Mimo wierzę mocno, że to będzie w przyszłości podstawowy zawodnik reprezentacji polskiej. Mogę się założyć, że będzie taka jedna sytuacja, w której będę musiał ją wykorzystać. Strach pomyśleć, że może to będzie na obozie, ale szkoda, że się nie udało z Portugalią awansować. Wspaniała, dobra robota przede wszystkim trenera Nawałki. Wiele się w Lechu nauczyłem, teraz jest rozdział Pogoni Sielce. Mam nadzieję, że ten sezon będzie dobry dla drużyny przede wszystkim i dla mnie rozwojowo. Zapraszam do oglądania wywiadu z tej strony Piotr Kurbiel.